Od 2 miesięcy opustoszała hala przystartowej 13 z wiadomych pandemicznych powodów i tak pozostanie, drodzy Państwo, jeszcze przez jakiś czas. Pora zatem najwyższa, aby podsumować sezon 2019-2020 z udziałem futsalowców rekordu. Niespodziewany, zaskakujący, wczesny koniec sezonu. Naszym gościem jest Andrzej Szłapa, szkoleniowiec biało-zielonych. Cóż powiedzieć na takie diktum? No, sytuacja całkowicie niecodzienna. No, nie mieliśmy jeszcze doświadczenia z czymś takim. Nikt się tego nie spodziewał. Na szczęście dla nas, dla naszego zespołu, każdy mecz jest najważniejszy i budowaliśmy tą przewagę w sezonie. Tym samym zbudowaliśmy dużą przewagę. Jesteśmy liderem, jesteśmy mistrzem Polski, więc warto grać w każdym meczu o 3 punkty. Zatrzymajmy się na chwilę przy wątku statystycznym, a ten najprościej, najłatwiej oddaje tabela. Kiedy spojrzeć na jej szczyt, 13-punktowa przewaga nad zespołem z Lubawy, jeszcze jedno oczko więcej zapasu nad Gattą z Duńska Wola. No, supremacja biało-zielonych bezdyskusyjna. No tak. Można też zwrócić uwagę na to, że z drugą i trzecią drużyną wysoko wygraliśmy, bo z Lubawą na wyjeździe 9-0, z Gattą u siebie 8-1, więc jest ta przewaga nad medalistami dosyć duża, nie tylko punktowa, ale też w meczach bezpośrednich. Więc myślę, że zasłużenie zostaliśmy, jestem przekonany, zasłużenie zostaliśmy mistrzem Polski. No teraz musimy powoli patrzeć w przyszłość. Innym dowodem na supremację i dominację rekordzistów jest kolejna statystyka, 116 zdobytych goli w 18 spotkaniach, ale nie na to chciałem zwrócić uwagę, a na fakt, iż gole dla rekordzistów zdobywało w tym sezonie, zakończonym sezonie, 12 zawodników. Na listę strzelców, jeśli dobrze dostrzegam, nie wpisali się tylko bramkarze. No dokładnie tak. To zacznę od statystyk bramkowych. No, cieszę się, że strzelamy dużo bramek. To od wielu lat jest normalne, ale chyba jeszcze bardziej się cieszę, że strzelając dużo bramek mało tracimy, bo trzeba powiedzieć, że mamy najwięcej strzelonych, najmniej straconych. Co nie jest proste w mentalności polskiej, gdzie prowadzi się wysoko, z reguły w drużynie następuje rozluźnienie i te bramki się traci. My raczej gramy do końca na 100%. Każda stracona i strzelona bramka jest dla nas ważna i tutaj to mnie bardzo buduje jako trenera, że ten zespół tak reaguje na te właśnie sytuacje. No i też cieszę, że wszyscy strzelają. No tutaj w tym miejscu muszę powiedzieć, że żaden zawodnik w tym sezonie mnie nie zawiódł. W Twojej opinii trenerskiej, kluczowy moment tego sezonu 2019-2020? Bo moim subiektywnym zdaniem to był grudzień, kiedy nasz zespół był na ewidentnie wznoszącej fali i długo się na niej utrzymywał. No a reszta stawki konkurencji jak gdyby nurkowała w tej wodzie. Mam troszkę inne zdanie na ten temat. Tak, w grudniu byliśmy w wysokiej formie. Ja myślę, że to było następstwem Ligi Mistrzów, gdzie nie awansowaliśmy w Pradze, wiedzieliśmy, że te szanse są, choć grupa była bardzo trudna, była zwaną grupą śmierci. I tutaj drużyna była mocno podrażniona, ale też uwierzyła w swoje umiejętności, że z najlepszymi drużynami można grać, można z nimi wygrywać i to się później przełożyło na ligę. To nasze podrażnienie zadziałało mobilizująco i graliśmy coraz lepiej w lidze. Taki szczyt formy właśnie przyszedł na grudzień i w grudniu wygrywaliśmy wysoko, pokazaliśmy klasę. Bo wysokie zwycięstwo z Gattą, piękny mecz ogólnie dla kibiców z Lesznem. Graliśmy bardzo dobrze w ofensywie, szybki futsal i świetnie taktycznie, więc na pewno tak, ten grudzień był chyba najlepszym miesiącem, ale to było pokłosiem właśnie Ligi Mistrzów. Czy będzie dużą pomyłką stwierdzić za kierownikiem drużyny Krzysztofem Burneckim, że najsłabszy i najlepszy mecz sezonu ma jedno imię, AZS Uniwersytet Śląski Katowice? Na pewno tak, na pewno to tak, ta porażka była niefortunna, akurat przed Ligą Mistrzów i tutaj na tej hali ogólnie nam nie gra się za dobrze i przegraliśmy, choć drużyna też pokazała charakter w tym meczu, myśląc o końcówce meczu, w przewadze strzeliliśmy 2 bramki, staraliśmy się te straty odrobić. To nie jest tak, że drużyna się położyła i odpuściła ten mecz, walczyli do końca i zabrakło nam czasu, żeby ten mecz co najmniej zremisować. Za to rewanż był bardzo srogi. No tak, i tutaj kolejny plus dla zespołu, bo nie ukrywam, szatnia o tym wiedziała, zresztą czuło się też w powietrzu, że zawodnicy też byli mocno do tego meczu skoncentrowani, przygotowani. Zależało nam, żeby tą niedużą plamę, bo jeden mecz w sezonie można przegrać. Uważam, że to takie sezony jak jeden z wcześniejszych, gdzie wygraliśmy wszystkie mecze, trudno powtórzyć.
ale chcieliśmy mocno tą małą planę zmazać i cieszę się, że drużyna stanęła na wysokości zadania i wygraliśmy 18-1 na własnej hali. Chyba na pewno od kilkunastu lat jest to najwyższe zwycięstwo w lidze. A bardziej o personalia chciałem zapytać. Odejście Sani Bondara to ewidentna zapowiedź zmian kadrowych. Oczekiwać ewolucji czy rewolucji w składzie? Rewolucji w rekordzie od kilku dobrych lat nie ma i uważam, że nie będzie. Jeśli klub się i drużyna chce się rozwijać, to tych rewolucji nie może być. Muszą być ewolucje i do tego dążymy. I w tym momencie też muszę powiedzieć, że Sanie będzie ciężko zastąpić, bo to jest zawodnik po pierwsze profesjonalny, do każdego treningu i meczu jest przygotowany w 100%. Po drugie dużo daje jakości w grze, bo i stałe fragmenty, atak pozycyjny i bardzo dobrze działa na drużynę, więc tutaj nie będzie to proste. No, liczyliśmy się z tym, że to jest sezon, w którym z Sanim się będziemy musieli pożegnać i gdzieś powoli żeśmy się do tego przygotowali. No mam nadzieję, że dobrze i uda nam się w jakimś stopniu Bondara zastąpić. Dziś nic nie jest pewne na 100%, ale gdyby nowy sezon miał zacząć się tak jak zwykle, początkiem września bieżącego roku, to jak przebiegałyby przygotowania rekordzistów? Przy okazji zapytam o niezakończone również rozgrywki Pucharu Polski. Zacznę od tego, że no, będziemy eksperymentować, bo nigdy mnie taka sytuacja nie spotkała, choć w futsalu jestem już 23 lata i jako zawodnika, jako trenera, więc mocno to przeanalizowaliśmy i w tym momencie zawodnicy mają okres, można powiedzieć, roztrenowania. Zakończyliśmy sezon i są na etapie roztrenowania, a w planie jest okres przygotowawczy w dwóch etapach. Pierwszy, koniec maja. Zaczniemy taki pierwszy etap tego przygotowania, będą to 4 tygodnie. Nastąpi około miesięczna przerwa. Zakładamy cały czas, że zaczynamy ligę jak zwykle i później już ten właściwy okres przygotowania połączony ze sparingami, już docelowo gdzieś tam do pierwszego najważniejszego meczu. Jeśli będziemy znać datę pierwszego najważniejszego meczu, będzie nam łatwiej to przygotowanie gdzieś tam sobie poukładać już dokładniej. A jeśli chodzi o Puchar Polski, no dochodzą nas słuchy, że Puchar Polski zagramy. My bardzo chcemy. Wiemy, że trzy inne drużyny zainteresowane Pucharem Polski też. Dochodzą nas słuchy, że może to być w sierpniu, więc jeśli będziemy znali też datę, to do tego pucharu się dobrze przygotujemy i na pewno będziemy się z tego cieszyli, że w tym pucharze, że o ten puchar będziemy mogli powalczyć na parkietach. Oby ten czas oczekiwania był dla Was, wszystkich rekordzistów, jak najkrótszy, podobnie jak dla kibiców biało-zielonych. Serdecznie życzymy, no i gratulujemy niepowtarzalnych osiągnięć w nadzwyczajnym sezonie 2019-2020, nadzwyczajnym w wielu wymiarach. No tak, dziękuję w imieniu sztabu, w imieniu przede wszystkim drużyny. No my zrobimy wszystko, żeby do nowego sezonu się przygotować jak najlepiej i żeby ta passa zwycięstw, passa zdobywania trofeów trwała. No i do zobaczenia, myślę w miarę szybko na parkietach.